Grom. Zaczynam od współczesnej jednostki. Jednostka wojskowa, wojsk specjalnych, sformowana 13 lipca 1990 roku w odpowiedzi na postrzelenie przez terrorystów w Bejrucie dwóch Polaków w odwecie za pomoc polskiego rządu Żydom ze Związku Radzieckiego. Tak to mniej więcej wyglądało. W 1990 roku Polska zerwała kontakt ze Wschodem, tym samym pomagając prześladowanym przez komunistów Żydom. Arabowie, którzy są Komunistyczni, zapowiedzieli odwet na Polakach i stąd powołano Grom, który miał chronić Polaków za granicą. Jednostka wojskowa Grom przygotowana jest do prowadzenia szerokiej gamy operacji specjalnych, działań ratunkowych, akcji bezpośrednich działań antyterrorystycznych. Zamysłem naczelnym, deklarowanym także obecnie, była szeroka gama operacji ratunkowych, szczególnie na terytoriach wrogich państw oraz innych objętych wojną, kryzysem itd. I tworzenie rozpoczęto w 1990 roku dzięki pomocy Amerykanów, wykorzystując na Najlepsze doświadczenia zagraniczne zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Izraela. Kawaleria Kawaleria Polska okresu międzywojennego, jeden z trzech obok piechoty i artylerii głównych rodzajów broni Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. W toku kampanii wrześniowej 1939 roku utworzone zostały zbiorcza brygada kawalerii, brygada rezerwowa kawalerii Wołkowysk i dywizja kawalerii Zaza. Polska konnica w trakcie II wojny światowej brała czynny udział w walkach zarówno przeciwko Niemcom jak i Rosjanom. Samodzielny pluton antyterrorystyczny, wiem, podlegał on wtedy jeszcze Milicji Obywatelskiej, ale mimo to muszę o nich wspomnieć, bo absolutnie ich uwielbiam, a Grom pierwotnie też był jednostką policyjną. Później przemianowano ich dopiero na wojskową. Pluton antyterrorystyczny działał pod dowództwem Jerzego Dziewulskiego na Okęciu i liczył około 300 osób. W czasach PRL-u rozwiązywał on samodzielnie problemy związane z odbijaniem uprowadzonych samolotów. Później w założeniu miał przeprowadzać wstępne czynności, zabezpieczać miejsca zdarzenia, rozpoznać... I te podobne, co wydaje się rozwiązaniem trafnym wobec incydentów, które skalą zagrożenia, liczbą zakładników przerastają możliwości tak małego w sumie komponentu. Naprawdę odwalali kawał dobrej roboty. Zresztą. Oni tak naprawdę jako jedyni w Polsce byli w stanie wyzwolić porwany samolot i to robili. Proszę Was teraz o informację, bo wiem, że wśród fanów polskich militariów jest spór, kto jest lepszy, Jerzy Dziewulski czy Sławomir Petelicki. Co o nich myślicie? Który z nich jest dla Was wzorem? Jestem bardzo ciekawy, więc czekam na Wasze komentarze. Dywizją 303, pododdział lotnictwa myśliwskiego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Pierwsze zwycięstwo dywizjonu 303 miało miejsce 30 sierpnia 1990 roku, jeszcze przed oficjalnym uzyskaniem gotowości bojowej. Podczas lotu treningowego Ludwik Paszkiewicz odłączył się i zestrzelił myśliwiec Messerschmitt Bf 110. Następnego dnia po tej walce dywizjon uznano za operacyjny i oficjalnie skierowano go do walki. Dywizjon 303 zaliczany jest do najlepszych jednostek myśliwskich II wojny światowej w czasie bitwy o Wielką w 1940 roku przypisano mu 126 pewnych zestrzeleń zliczonych oficjalnie podczas wojny, co stawiało go na pierwszym miejscu wśród dywizjonów myśliwskich biorących udział w bitwie. Po wojnie jednak okazało się, że suma zwycięstw zaliczonych pilotom alianckim jest około półtora krotnie wyższa niż rzeczywistych strat niemieckich. Niewątpliwym jest, że wynik 126 zestrzeleń dywizjonu 303 jest znacznie zawyżony, lecz mimo to był on jednak. Z najlepszych dywizjonów alianckich ogółem stwierdzono 203 zestrzelenia niemieckich maszyn przez polskich lotników. Jednocześnie warto podkreślić, iż Dywizjon 303 oraz inne polskie jednostki zostały wyróżnione przez legendarnego pilota brytyjskiego Douglasa Badera, który twierdził, że polskie skrzydła są najskuteczniejsze. Średniowieczni rycerze, rycerstwo średniowieczne walczyło konno, najczęściej jako ciężka kawaleria. W razie potrzeby rycerze mogli też walczyć jako kawaleria lekka, a nawet piechota. Mobilizację rycerzy przeprowadzono przez rozesłanie Wici, informujących o terminie i miejscu zbiórki. Na wezwania swojego pana rycerz przybywał wraz z pocztem liczącym kilku jeźdźców. Była to najniższa jednostka organizacyjna wojsku. Jednostką wyższą obejmującą rycerstwo określano terytorium. Z Stanowiła ona chorągiew. Połączone chorągwie stanowiły większy oddział, hufiec. W czasie bitwy rycerze ustawiali się najczęściej pojedynczo w rozciągniętym szeregu, a za nimi stali giermkowie i pachułkowie. Jeżeli obie strony decydowały się stoczyć bitwę w tym samym szyku, to starcie przeradzało się w serię pojedynków stojącego naprzeciw siebie rycerstwa w wyniku. Czego dochodziło nie do takiej jatki, jaką widzimy na filmach opowiadających o średniowieczu, ale o takim kulturalnym podjeździe do siebie, a następnie kolejce, gdzie rycerze walczyli ze sobą i tak. Kolejny i kolejny. Tak to mniej więcej wyglądało. Zdarzało się też, że stosowano szyk kolumnowy, który pozwalał na manewrowanie wojskiem w czasie bitwy. Dzielono wtedy armię na kilka chówców, które ustawiano w jednej lub kilku liniach. Nierzadko wydzielano też chówiec odwodowy, w którym znajdował się często dowódca. Każdy średniowieczny rycerz był swego rodzaju czołgiem. Szwoleżerowie formacja wojskowa lekkiej kawalerii jako pierwszy ten rodzaj wojska wyodrębnił Ludwik XII walezi już w 1498 roku polscy szwoleżerowie Odznaczyli się przede wszystkim w bitwie pod Samasierrą w 1808 roku. Była to trwająca 8 do 10 minut szarża trzeciego szwadronu pierwszego pułku szwależerów gwardii cesarskiej przeprowadzona 30 listopada rano na przełęcz Sierra w Hiszpanii na wysokości 1444 metrów nad poziomem morza przy 200-metrowej różnicy poziomów. Zakończyła się zdobyciem wąwozu przez polskich szwależerów i sukcesem armii napoleońskiej. Bitwa ta "Otworzyła Napoleonowi drogę na Madryt i pozwoliła kontynuować kampanię hiszpańską." Lisowczycy, formacja lekkiej jazdy polskiej o charakterze utrzymującego się z łupu Wojska Najemnego, oparta na wzorach ustrojowych Konfederacji Wojskowych, sformowana została w 1614 roku pierwotnie jako Konfederacja Żołnierska pod wodzą pułkownika Aleksandra Józefa Lisowskiego Herbu-Jerz. Związki tej formacji powstały już jednak w czasie służby Lisowskiego u Dymira II samozwańca w latach 1607-1611. Celem utworzenia oddziałów Lisowczyków było odciążenie Skarbu Rzeczypospolitej od obowiązku wypłacania im żołdu. Werbowano ich, zapewniając im pełną swobodę zagarniania łupów wojennych, które były ich jedynym wynagrodzeniem za służbę. Krótko mówiąc, wysyłano ich gdzieś, gdzie mają walczyć, a tam mogli plądrować, kraść i nie ponosili za to odpowiedzialności. Formacja była złożona z najemników różnej narodowości, jednakże głównie Litwinów, Rusinów i Polaków. Dowódców obierali sobie sami za pomocą głosowania. Także można powiedzieć, podrygi demokracji. Husaria, Polska ciężka jazda należąca do autoramentu narodowego znana z wielu zwycięstw formacja kawaleryjska Rzeczypospolitej obecna na polach bitew od początku. XVI do połowy XVIII wieku była wykorzystywana do przełamywania sił nieprzyjaciela poprzez zadawanie rozstrzygających uderzeń w postaci szarż, które w najważniejszym okresie jej istnienia kończyły się zazwyczaj zwycięstwami. Byli oni najskuteczniejszym sposobem na rozpoczęcie bitwy, ale nie na jej zakończenie. Czemu? A tu musimy przejść do następnego punktu. Pancerni, średnio średniozbrojne oddziały jazdy polskiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów od XVII do XVIII wieku. Po tym jak Husaria rozbijała wojska wroga, pancerni wkraczali do akcji. Żołnierze ci chronili się za pomocą kolczuk, używali lekkich, okrągłych tarcz, uzbrojeni byli w szable i łuki, czasem broń palną. Obowiązek posiadania włóczni wprowadzono w czasach Jana III Sobieskiego. Cicho ciemni żołnierze polskich sił zbrojnych desantowani do okupowanej Polski podczas II wojny światowej w celu prowadzenia walki nieregularnej z niemieckim okupantem oraz organizowania i szkolenia ruchu oporu w kraju oraz przygotowywania powstania powszechnego. Pierwsza ekipa cicho lądowała w okupowanej Polsce w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Z chwilą skoku każdego żołnierza awansowano o jeden stopień. Cichociemni nie byli szkoleni jednolicie. Cicho-Ciemni składali się z różnych jednostek i do każdej jednostki szkolono inaczej. Inaczej wyglądało szkolenie kontrwywiadu, dywersji, radiotelegrafistów, fałszerzy dokumentów. Wspólnie odbywali jedynie kurs spadochronowy i odprawowy. Cały Program obejmował cztery grupy kursów, zasadnicze, specjalnościowe, uzupełniające oraz praktyki. Byli to tacy agenci specjalni, a najsłynniejszym cicho-ciemnym był oczywiście Leopold Okulicki, o którym opowiadałem na kanale Światowa Historia, gdzie zapraszam. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę i zajrzyjcie na kanał Światowa Historia, gdzie opowiadam o Okulickim, o czym przed chwilą wspomniałem. Ponadto zajrzyjcie koniecznie na kanał Drama TV, gdzie również często się udzielam, a kanał funkcjonuje pod moim patronatem.